Pamiętam, kilkanaście lat temu doświadczyłem w moim życiu przeżycia, które zaczęło zmieniać całkowicie mój kierunek duchowych poszukiwań. Głosiłem Słowo Boże od wielu lat, ale to był 2001 rok, kiedy modliłem się w moim biurze. I chcę wam powiedzieć, ja nie należę do ludzi, którzy lekko sobie o tak mówią, Pan mi powiedział. Wierzę, że to jest wielka odpowiedzialność. Wierzę, że lepiej dla nas, żebyśmy byli pewni, co nam Bóg powiedział. Ale tamtego dnia modliłem się i Pan zaczął przemawiać do mojego serca. Duch Święty zaczął bardzo mocno do mnie mówić. Głosisz mnie jak ogień trawiący. Głosisz, że moje imię jest święty, święty, święty. I rzeczywiście tak głosiłem, najlepiej jak potrafiłem. Byłem gotowy dla Pana Boga zrobić wszystko. Nie przypuszczałem, że prowadząc takie życie mogę otrzymać od Niego taką naganę. I tamtego dnia Duch Święty do mnie powiedział tak. Głosisz mnie jako święty, 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 ale głosisz mnie takim dla innych, nie dla siebie. Sobie rezerwujesz moją łaskę. Sobie rezerwujesz moją przyjaźń. Sobie rezerwujesz kolejną nową szansę. I wiecie, spojrzałem na moją służbę i zobaczyłem, że wielu ludziom głosiłem Jezusa jako takiego, jako Boga w ogóle, jako taki ogień trawiący. Nawracaj się albo koniec. Albo wierzysz tak, albo koniec. Pan Kulec to co innego. Jak się coś nie uda, zawsze ma kolejną szansę. Jak coś nie tak, to przecież Pan jest miłosierny. Wiecie, tamtego dnia Bóg mi pokazał, Duch Święty przekonał moje życie, że mam głosić pełną Ewangelię, a nie pół Ewangelii. Oczywiście głosząc to radykalne pół Ewangelii, trafiałem do pewnej publiki, wiecie, takich duchowych masochistów, co to lubią przyjść do was po nabożeństwie i powiedzieć, ale dałeś. Im się podobało. Jak się im nie dało, to nie wiecie. Oni wychodzili z niedosytem nawet. Ale zrozumiałem, że jeżeli nie będę słuchał Ducha Świętego, to nie będę mógł dalej być sługą Jego w Kościele. Może będę mógł sobie coś mówić, ale nie będę Jego. I dlatego chcę wam dzisiaj powiedzieć, zadając to pytanie, jak wielu chrześcijan musi sobie zadać pytanie jeszcze raz, kim jesteś, Duchu Święty, czy wierzysz, że możesz otrzymać dzisiaj odpowiedź? Ja nie wiem, czy z tego miejsca wypada powiedzieć to, ale jako kaznodzieja czuję się niezadowolony z tym, z tego, czym jest dziś moje życie. Chcę służyć Bogu lepiej. Chcę, żeby do mnie mówił, prowadził mnie i wierzę, że co najmniej kilkadziesiąt osób na tej sali dokładnie ma takie same pragnienie. Amen? Wierzę, że można otrzymać od Niego odpowiedź. Wierzę, że On mówi. I w jakiś sposób, tak jak powiedziałem, dziś wszystkiego nie mogę powiedzieć, a więc w jakiś sposób Duch Święty przekonuje. Co znaczy, że Duch Święty przekonuje? Właśnie czasami przychodzi w nasze życie jak dźwięk budzika. Jest kimś w rodzaju budzika. I czasami milknie jak dźwięk budzika. Ponieważ naciskamy ten duchowy przycisk drzemka, o którym wcześniej powiedziałem. Wiele razy, bracia i siostry, przyjaciele, on dzwonił w moim życiu, ale zamiast mu być posłusznym, naciskałem przycisk z napisem drzemka. Jeszcze chwilę. Później. Mówiąc inaczej, ignorowałem to, co mówił. Dzisiaj tutaj modląc się prosiłem go, aby przemawiał do tego zgromadzenia. Abyśmy mogli odzyskać czasami takie trywialne rzeczy, których nie myślimy w czasie nabożeństwa. Wiecie, kiedy jest nabożeństwo, wszyscy mamy to minę numer 5 pod tytułem Halleluja. Ale my wiemy lepiej, że przychodzimy do domu. Nie wiem, jak w waszym zborze, w naszym są chrześcijanie, z którymi rozmawiałem indywidualnie w rozmowach duszpasterskich. Nie mówię, jak się nazywają, ale jest problem. Ludzie w tygodniu czasami nie mają pokoju. Są ludzie, którzy nawet boją się sami spać w ciemnym pokoju, nie wiem, czy wiecie. Są ludzie, którzy boją się
żyją w strachu, w nerwach. Mam zborowników, którzy mają nerwice nawet ciężkie w tych czasach, w których żyjemy. I nagle odkryłem, jak cudownie by było móc, choćby o 12 w nocy, choćby o 3 nad ranem, wrócić do tego cudownego stanu, kiedy człowiek się budzi i pomyśl, budzisz się w nocy i nie musisz się bać, możesz sobie powiedzieć: kocham Ciebie, Panie, mów do mnie, Duchu Święty. Wiecie, to w niesamowity sposób działa. W niesamowity sposób to działa. Mów do mnie, Duchu Święty. I mówiąc inaczej, kiedy przychodzi w Twoje życie czas niepokoju, czas zmęczenia, prosisz Boga, aby przemawiał, aby Cię uspokajał, aby Cię prowadził. U nas, my mieszkamy blisko granicy z Ukrainą, jest taka siostra, która, nie wiem, czy słyszeliście takie imię i nazwisko, Wasylina Suszcz. Ona doświadczyła głosu Ducha Świętego w taki ciekawy sposób. Wiecie, u nich tam we wsi zbierali się wierzący i zielonoświątkowców nazywali tam sztundystami, bo tak jak u nas chrześcijan nazywają kociarze, tak w Rosji sztundy na nich wszystkich. Mówią od niemieckiego słowa godzina, ponieważ Niemcy, którzy tam zanieśli Ewangelię, spotykali się na takich godzinnych modlitwach i zaczęto mówić sztundyści na wierzących. I mówili, że to sztundyści, odstępcy, heretycy, byli raczej tacy ośmieszani. Kpiny sobie z nich strojono. Uważano ich po prostu za takich ludzi, którzy nie rozumią, na czym życie polega. Ale czasy się zmieniły. Przyszły lata 40. Na Podole przyszedł głód i okupacja. I hitlerowcy dopuszczali się potwornych zbrodni na Podolu. Wieś po wsi. Kat Podola wypalał wieś po wsi. I oddziały SS pacyfikowały prawie codziennie jedną z wiosek. I któregoś poranku mała Wasylina, jej rodzice i wierzący z tamtego zboru obudzili się otoczeni. Było słychać strzelanie, psy. Niemcy wypędzili wszystkich ludzi z domów i zapędzili do takiego wąwozu, gdzie ustawiono CKM-y i stali żołnierze z związkami granatów i wszyscy już wiedzieli, co się stanie, że po prostu w tym wąwozie ludzi zamordują i kolejna wieś zostanie wypalona. I wtedy Duch Święty zaczął mówić do niej. I to małe dziecko, ona wtedy była malutką dziewczynką, wyszła przed szereg i zaczęła iść w kierunku SS-mana, którego nazywali Kat Podola. I SS-mani momentalnie skierowali karabiny maszynowe w jej kierunku, ale ów oficer SS, widząc, że to jest tylko małe dziecko, kiwnął, aby nie strzelali. Chciał wiedzieć, co się stanie, dlaczego ona idzie do niego. Ona stanęła przed nim, wyciągła swoją małą rękę, wskazała palcem prosto w twarz i czystym językiem niemieckim zaczęła powtarzać to, co słyszała od Ducha Świętego. Niemcowi najpierw zbladła twarz, a potem mu wypadł z ręki pistolet. Rozejrzał się po żołnierzach, kazał spakować samochody, żołnierzy, wsiadł i tak się skończyły pacyfikacje wsi. I odjechali. Od tamtego dnia nikt się nie śmiał z wierzących, ale ludzie zrozumieli, że kiedy przychodzi Duch Święty, kiedy Pan zaczyna mówić, to wiele rzeczy się zmienia. Dzisiaj być może potrzebujesz takiej zmiany w swoim życiu. Potrzebujesz, aby Pan zaczął mówić. Ostatni dzień, przed tym, zanim Pan Jezus był zdradzony przed swoją męką i śmiercią, Jezus jeszcze raz właśnie zwraca uwagę na ważne rzeczy. Ja odchodzę, ale Duch Święty przyjdzie. Ewangelia Jana 16, rozdział od 8 do 10 wersetu, zobaczmy. A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. On przyjdzie i będzie przekonywał, mówi Słowo Boże. Co to znaczy? To znaczy, że będzie przekonywał, przekona świat o grzechu. Wiecie, czasami kaznodzieje znajdują w tym przyjemność, żeby tę rolę Ducha Świętego przejmować na siebie. Im większy widzą grzech, im większy widzą problem w czyimś życiu, tym łatwiej na niego jest krzyczeć. Czasami masz wrażenie, że im bardziej człowiek ma się źle, tym dłuższy mają palec. Ale to On przyjdzie i przekona. I dzisiaj chciałbym się właśnie zająć tym słowem. Przekonanie. Co to oznacza? Jak mamy w ogóle rozumieć słowo przekonanie? Elekho. Po grecku. Tak jest zapisane w naszym
Nowym Testamencie, w Grece. To słowo ma wiele znaczeń. Przekonanie oznacza badać. W takim znaczeniu. Oskarżać o coś. Wykazywać, dowodzić, rozsądzać, poprawiać, próbować, doświadczać, a nawet ganić. I z tego właśnie, z takiego działania wywodzi się to, co my ogólnie po polsku mówimy, że przekonani jesteśmy do czegoś. To przekonanie o czymś. Gdzie wiele upraszczamy w języku polskim i chciałbym dzisiaj jakby rozpakować trochę to słowo przekonywać, przekona, przekonanie. Ci z nas, którzy mają komputer, wiedzą, co to znaczy zipować coś, prawda? Dostajesz taką przesyłkę zipowaną do komputera i to wygląda takie małe. Jak na to klikniesz, jak to się zaczyna rozpakowywać, okazuje się, że to było 15 książek i 2 filmy. Dużo. Tak, abyśmy dziś dokładnie zrozumieli znaczenie przekonania Ducha Świętego, chciałbym go tak trochę właśnie rozpakować, to słowo, abyśmy je zrozumieli tak, jak rozumieli apostołowie. A więc rozpakujmy znaczenie tego słowa. I pierwszym słowem, które chciałbym omówić, będzie ostatnie ze znaczeń, które dzisiaj powiedziałem, czyli słowo ganienie. A Duch Święty da naganę inaczej, kiedy przyjdzie. Zgani. My też używamy takiego bardziej współczesnego słowa nagana, czyli zgromić. To znaczy jedno i to samo. Teraz ktoś powie, no ładnie, to już przesada. Przecież nikt nie idzie do zboru i nie modli się po drodze: Panie, mam nadzieję, że dziś będę zganiony. Albo: Panie, proszę, zgrom mnie, zgań mnie. Nikt z nas nie prosi o to Boga. Ja myślę, że to znaczenie słowa przekona, zgani, nagana tyczy się przede wszystkim ludzi, którzy nie są posłuszni woli Bożej, czy nie chodzą z Bogiem, nie są poddani Bożemu autorytetowi, nie podjęli decyzji, aby iść za Jezusem, i Duch Święty gani ich, czyli co robi? Nie robi im przykrości, to nie o to chodzi. My nie możemy po ludzku myśleć. Wiecie, co on robi? On mówi: słuchaj, życie, które prowadzisz, nie podoba się Bogu. Jest złe dla ciebie i twojej rodziny. To jest dokładnie to, co robi. Nie czyni tego po to, aby jedynie okazać nam swój gniew. Nie po to, aby nas pobić, abyś się nie mógł pozbierać. A nawet nie po to, aby nas czasem osądzać. Przede wszystkim czyni to po to, aby człowiekowi powiedzieć, może czyni to dziś w twoim sercu, aby ci powiedzieć: słuchaj, to, do czego chcesz wrócić po tym nabożeństwie, jest złe. To, czym się zajmujesz, jest złe. On to czasami czyni. Czasami bardzo musi nas zganić, żebyśmy się chcieli opamiętać. Wiecie, miałem przyjaciela, który zadzwonił do mnie i odważył mi się przyznać do swojego grzechu. Mam właściwie, nie miałem. I mówi do mnie: nie mam już siły walczyć z moim grzechem. Jestem związany pornografią tak potężnie, że mówi, wiesz, już mnie nawet żona nie cieszy. Ja nie wiem, co mam zrobić. I pomimo naszych wielu rozmów i modlitw, wiecie, on ciągle wracał do tego. Co do niego zadzwoniłem, bo dał mi takie prawo i próbowałem, stosowałem wszystko, co się dało. Zadawanie sobie pytań, czytanie literatury i tak dalej, wszystkie możliwe metody. Nic nie działało na tego faceta. Po prostu był związany pornografią tak, że nie potrafiłem mu pomóc. Zastanawiałem się: Boże, czy jest jakiś sposób, żeby to odwiązać? I słuchajcie, nagle w czasie kąpieli ten człowiek myje się i wymacał, że ma guza. Słuchajcie, załamany. Nagle życie dla niego straciło sens. Zapomniał, że pornografia istnieje. Załamał się, bo miał lekarz, obejrzał, mówi: nie podoba mi się to. Słuchajcie, nie tylko zapomniał o pornografii, zapomniał też o swoim hobby, o wszystkim. Zaczął dla niego przez tydzień, słuchajcie, codziennie prawie w zborze, codziennie na jakiejś grupie modlitewnej. Zapomniał facet, wiecie, w ogóle, żeby o pornografii, to wiecie, myśleć nie chciało.
Nagle życie jego straciło sens. Tydzień później okazało się, że lekarz się pomylił, a Gus sam znikł. I wiecie, kiedy się spotkaliśmy, on mówi: wiesz co, jestem wolny. Chłopie, nawet mi się nie chce. Ja mówię: czemu? Bo jak sobie pomyślę, co ja przeżyłem przez ten tydzień, jaki człowiek jest kruchy. Ja mówię: wiesz co, Bóg ma metody lepsze niż ktokolwiek. Ja próbowałem, tłumaczyłem, mówiłem, nic. A pan jakiegoś tam guza pozwolił, na chwilę mu guz jakiś powiedział. Słuchajcie, facet się zmienił w ciągu tygodnia. Duch Święty miał nareszcie czas do niego przemawiać. Bo jak stwierdził, że ma nowotwór, to stwierdził, że to musi być śmiertelny, bo innych nowotworów pewnie nie ma. Załamał się, telewizji mu się nie chciało oglądać, muzyki mu się nie chciało słuchać, iść mu się nie chciało nigdzie, chciał tylko do zboru chodzić i się modlić. I nagle Duch Święty, słuchajcie, dostał wolną przestrzeń do mówienia. Myślałem sobie: Panie, jaki ty jesteś kochany. A potem wziął tego guza i się okazało, że nie ma nowotworu. Lekarz mówi: wie pan, to tak bywa czasami, od potów się zrobi, no i zniknie. A facet do dzisiaj cieszy się wolnością. Został uwalniony przez ładunek wybuchowy silniejszy niż bomba. Po prostu zmiotło jego związania. On przychodzi i przekonuje. Gani właśnie w taki sposób. I mówi: człowieku, jest lepsza droga dla ciebie. Nie musisz chodzić tą drogą, którą dzisiaj idziesz. I wiecie, ja myślę, że to nie jest takie złe. Czasami, kiedy patrzę na niektórych ludzi, to mam takie pragnienie, aby Pan ich zganił, a wy? Czasami, ja nie wiem, czy wy, ale ja chciałbym widzieć czasami, jak ktoś przychodzi do mnie i mówi: wiesz co, czujesz, że nie podoba się Bogu to, co robię. Nie chcielibyście tego? Czasami w naszych rodzinach są tacy ludzie, bliscy nam ludzie, których nie ma dostępu, a Duch Święty wie, jak to zrobić. Wiem, że jedną właśnie z takich rzeczy, których bardzo potrzebujemy Pana, jest zbawienie, prawda? Bez Pana nie jesteśmy się w stanie zbawić sami. Ale potem, kiedy już jesteśmy zbawieni, przychodzi czas na uświęcenie i znowu odkrywamy, że potrzebujemy Pana, bo nie jesteśmy się w stanie uświęcić sami. Ale gdy doświadczamy Pana jako zbawieni, uświęceni ludzie, chcemy, aby ludzie doświadczali inni zbawienia. I znowu doświadczamy, że nie możemy tego zrobić sami, że musimy się modlić, aby Bóg ich do siebie pociągnął. Bo oni się sami nie ponawracają, tylko dlatego, że my tego chcemy. Oczywiście można ludzi zmusić do powtórzenia jakiejś modlitwy, ale wy wiecie, o czym ja dziś mówię. I czasami ja to nawet chętnie bym się modlił: Panie, niech mu poduszka kamieniem będzie, żeby spać nie mógł, żeby jeść nie mógł, żeby się tylko nawrócił. I Pan to czasami daje. Wiecie, kiedy zakładaliśmy nasz zbór, pierwszy mój zbór, którego byłem drugim pastorem w więzieniu, to naszym największym problemem była mafia więzienna, która biła, rabowała, katowali naszych braci, a zbór nie był duży. Mieliśmy mieć pewnego dnia chrzest. I chrzest został ogłoszony i w tym dniu, kiedy miał się odbyć chrzest, pastor przyszedł i znalazł 3 trupy. Zamordowali nam wszystkich 3, których mieliśmy do chrztu. I rzucili w kaplicy. I myśmy wiedzieli, że jesteśmy w stanie wojny. Ja w tamtym czasie jako misjonarz przywiozłem ubrania, rękawice, czapki, kurtki dla więźniów. Ale żyłem też w strachu, bo się bałem, że jeśli ci zginęli, to Pan za nami nie stanie. Wkrótce było nas 25 i kiedy chrzciliśmy ludzi, już nikomu nie mówiliśmy, po prostu chrzciliśmy nagle. Z jakiegoś dziwnego powodu oni nam zawsze mordowali przed chrztem, chcieli kogoś zamordować, nie po. Po chrzcie tylko bili czasami, ale już nie chcieli mordować. I wiecie, któregoś dnia, gdy rozdałem ludziom kurtki, buty, czapki na zimę, przyjeżdżamy tydzień później, a oni nic nie mają, wszystko im pozabierali. I przehandlowała ta mafia więzienna. Oni mieli doskonałą łączność z zewnątrz, wszystko wiedzieli, kiedy my co wwozimy i jak. I pamiętam w tamten czwartek pastor, ja byłem drugim pastorem, pastor, który się nazywał Georg Tumanok, był pierwszym pastorem, głosił słowo i 3 z tych ludzi przyszło i takim kopniakiem, wiecie, otwarli drzwi i weszli sobie do kaplicy
i przez środek przyszli, stoją tacy butni, wielkie chłopy, takie, gdzie pięść potężna, to nic do roboty nie ma, tylko ćwiczą tymi hanklami. I mówią, jak chcecie tu mieć kościół, będziecie płacić 25, będziecie płacić przepraszam 20% wszystkiego, co wasz kościół dostaje. I krótko mówiąc, diabeł chciał nas opodatkować. Ja byłem gotowy ze strachu 50 dać. Ale pastor Georg, któremu przerwali kazanie, nie miał takiego zdania jak ja. I mówi do tego mafiozy, słuchaj synek, ty za mały jesteś i za głupi, żeby Bogu stanąć w drogę. Lepiej zrezygnuj z tego. On się strasznie rozgniewał i mówi do naszego pastora, zobaczymy się, koleś, z tobą w domu. Będziesz miał gości, przygotuj się. Co krótko mówiąc oznacza, nie żyjesz już. I kiedy wracaliśmy samochodem z więzienia, ja miałem ogromne pretensje do pastora, że tak się postawił. Ja mówię, nie mógłbyś to tak bardziej oględnie, dyplomatycznie jakoś, nie mógłbyś tak z nimi inaczej rozmawiać. I mówię do niego, on cicho. Ja mówię, słuchaj, ty słyszysz mnie w ogóle, Georg? Narobiłeś tyle, że nie możemy teraz wrócić nawet do naszego zboru. On cicho. Ja mówię, ty słyszysz, zobacz, co zrobiłeś. On nagle na mnie wybuchnął, mówi, zamknij się, Mirek. Mówi do mnie, twoim problemem jest, że ty nie znasz Chrystusa, bo gdybyś znał, to byś wiedział, że dobrze zrobiłem. Ja byłem drugim pastorem i facet mi mówi nagle, że ja Jezusa nie znam. Wracam do domu i mówię do mojej żony, za 3 dni będę miał kazanie na pogrzebie. On już nie żyje. Postawił się mafii. Jeszcze duchowego zgrywa. A jak wiesz, z nimi jeszcze nikt nie wygrał. Pan Jezus by to jakoś inaczej zrobił i miałem 1000 swoich recept cudownych. 3 dni później on dalej żył i jechaliśmy znowu do więzienia. Tyle tylko, że ja miałem już ciężką depresję ze strachu, a on dalej czuł się świetnie. I to była moja lekcja o Duchu Świętym. Przyjeżdżamy do więzienia, on głosi Słowo Boże. 3 facetów znowu przychodzi na nasze nabożeństwo. Ja wiecie, w wielkim skrócie opowiadam. Tylko inaczej wyglądają. Nikt już nie kopie drzwi, tylko jeszcze zapukali. Delikatnie idą między rzędami, patrzę, jakieś takie to rozczochrany jeden, bo 2 nie miało włosów. Jakiś niewyspany, pomięty. Jeden z nich się pyta, kim ty jesteś, patrząc na niego. On patrzy, mówi na niego, synek, co ty znowu chciałeś? Oni się już nie gniewali, się pyta, kim ty jesteś? On mówi, co ci się stało? On mówi, myśmy posłali płatnego mordercę do ciebie do domu, żeby ci dał nauczkę, ale umarł w samochodzie, kiedy do ciebie jechał. My nie możemy od 3 dni spać, boimy się po nocach, nie możemy jeść. Ty się o nas pomódl, bo ten wasz Bóg wszystkich pozabija nas. Myśmy jeszcze takiej Ewangelii nie słyszeli, jak żyjemy. Ja już słyszałem, jak ludzi błagali, żeby do kościoła chcieli w niedzielę chodzić. Ale nie słyszałem, jak ludzie mówią, pomódlcie się o nas, bo ten wasz Bóg nas pozabija. Coś wam powiem. Tamtego dnia mieliśmy w naszym zborze parę 30 ludzi z mafii. I to był przełom. Z 25-osobowego zboru w ciągu 1 roku wyrośliśmy w 350-osobowy zbór i byliśmy pierwszym zborem w Związku Radzieckim, jaki otwarł szkołę biblijną w więzieniu. Z tej szkoły do dzisiaj są pastorzy, którzy służą. Ponieważ ja się bałem i kryłem za swoim strachem, ale mąż Boży, przy którego boku miałem przywilej służyć, nie bał się chodzić za głosem Ducha Świętego. Wiedział, że Duch Święty wie, jak zganić. A Jego laska jest dobra dla nas. Jego kij on wie, jak używać. I taka Boża nagana to jest początek prawdziwego przekonania o grzechu. To jest początek chodzenia z Bogiem. I tak dlatego wam mówię, nieraz się modliłem po tamtym czasie, aby ktoś nie czuł się komfortowo w swoim grzechu. Oczywiście nie miałem tak radykalnych metod jak pastor Georg, ale zobaczyłem, że gdy Duch Święty zgani, wtedy człowiek zupełnie inaczej zaczyna myśleć. My chcemy to przecież widzieć, pragniemy, aby ludzie pokutowali, byli zbawieni. I to jest dzieło Ducha Świętego. On woła, jest lepsza droga. Rozlega się budzik i może dzisiaj jesteś na tym miejscu i rozlega się budzik w twoim życiu. Dzwoni Duch Święty,
ponieważ twoje związanie pornografią doszło do takiego miejsca, że dzisiaj dzwoni w twoim życiu budzik. Ponieważ twoje związanie plotkami doszło do takiego miejsca. Ponieważ jakiś grzech doszedł do miejsca, w którym Duch Święty jeszcze raz grzmi, dzwoni i gani i mówi: obudź się, człowieku, i przestań. Pastor o tym nie wie, ja o tym nie wiem, nikt o tym nie wie. Ty o tym wiesz. I dzisiaj już prawie, że masz wyciągnąć rękę i nacisnąć przycisk drzemka. Tak to poetycko ujmując, a tak naprawdę w umyśle swoim powiedzieć: a potem się tym zajmę. Jeżeli dzisiaj jeden z ludzi na tym miejscu chociaż wróci na drogę pańską, nie naciśnie przycisku drzemka, tylko się przebudzi w swoim zaniedbaniu, to powiem pastorowi: warto było tu być. Może żyjesz w ciągłym przekonaniu, że to, co robisz, wiesz, że nie podoba się Bogu. Czy naciśniesz dziś przycisk drzemka? Czasem może nawet nie rozpoznajesz, że to Duch Święty, mówisz: to moje sumienie. Ale Duch Święty w potężny sposób działa. Wiecie, to nie jest tak jak na filmach Disneya, że widzieliście tam myszka, ma tu maleńkiego aniołka, tu diabełka i się przeszykują. Kiedy Pan do ciebie mówi, to lepiej, żeby posłuchać. Wiecie, to jest jak z tym moim budzikiem. Pewnego dnia możesz się obudzić i tego głosu już nie będzie. Pewnego dnia wyjdziesz na ulicę i poczujesz, że właściwie to już ci nie przeszkadza. Że jakby ostatnia siła, która się temu sprzeciwiała, gdzieś sobie poszła. Inne słowo, które zawiera się w słowie przekonanie, jest słowo dowodzić. I nie jest to słowo dowodzić w sensie jako dowódca dowodzić, ale udowadniać bardziej. W tym znaczeniu chciałem je tutaj powiedzieć. Duch Święty nie przekonuje tylko tych, co są daleko od Boga, ale działa też w Kościele pośród chrześcijan. Innymi słowami powiem w ten sposób: nie dojdziesz nigdy jako chrześcijanin, jako dziecko Boże, do miejsca, gdzie usłyszysz głos Ducha Świętego, jak ci powie na przykład: Mirek, teraz to jest coś to, co chciałem, no już nic nie musisz zmieniać. Nie będzie takiego miejsca, ani w moim, ani w twoim życiu. Będziesz odczuwać radość Bożą na dany dzień, ponieważ Bóg się cieszy ze swoich dzieci i to odczuwamy, amen? Ale nigdy nie będziesz mógł stać i powiedzieć: wiecie, bracia i siostry, Pan mi pokazał, to jest to. Tak nie będzie. Jego przekonanie będzie cię utwierdzać w tym, w co już wierzysz. Jego przekonanie będzie cię utwierdzać w tym, czego się trzymasz. Ale czasami sztormy przychodzą w nasze życie. Czasami człowiek sam już nie wie, co się dzieje. Jak to kiedyś jeden chrześcijański mówca ładnie ujął, nawet nie pamiętam, kto to powiedział, ale powiedział, że sztormy życia są tak ogromne, że człowiek nawet sam już nie wie, gdzie jest, tylko wie jeszcze, dokąd płynie. Czasami wiemy tylko, że idziemy za Panem, ale sami nie wiemy już, gdzie jesteśmy. Wiecie, zawsze cielesność, zwiedzenie i zaniedbanie będą niebezpieczeństwem. I będzie się rozlegał Jego głos, który będzie udowadniał. Będzie dowodził: trzymaj się, trwaj w tym, nie bój się, jestem z tobą. To też jest przekonywanie Ducha Świętego. Myślę, że wielu z was tego doświadczyło, gdy podejmowaliście trudne wybory, prawda? Bo chyba nie zgodzicie się ze mną, że to nie jest tak, że Bóg tylko nie umie mówić. Przekonanie Ducha Świętego, czy Jego mówienie nam o życiu, nie polega tylko na tym, że On cały czas mówi: nie, nie, źle, nie podoba mi się, niewłaściwie, jesteś do niczego. Nie, tak nie jest. To nie byłoby to. Często bywa, jako chrześcijanin idziesz za Panem, jesteś w trudnym miejscu. Nie wiesz, mówisz: Panie, wbrew logice jest to, co robię. A wtedy Duch Święty mówi: trzymaj się, synu. Trzymaj się, córko. Rozlega się Jego głos i koryguje nas ku sprawiedliwości. Wiecie, On nas zmienia bardzo. Są rzeczy, które robiliśmy przed nawróceniem i nawet by nam do głowy nie przyszło, że to jest coś nie tak, prawda? Ale kiedy On przychodzi, udowadnia nam, że pewne rzeczy są właściwe, nasze przekonania są właściwe. Kłótnie, kłamstwa, przekleństwa, bluźnierstwa, brutalne słowa i tak dalej. Kiedyś to robiłem i mi do głowy nie przyszło, że coś jest nie tak.
kłamać, a czemu nie? Przecież się opłaca. Dzisiaj, gdybym to zrobił, rozległby się w moim wnętrzu budzik. On się rozlega. Wiecie, sam czuję, jak Bóg zmiękczył moje serce. Dawniej inaczej mówiłem. Dawniej niełatwo przychodziły mi łzy. Nie wiem, czy to samo odczuwacie jak ja, ale czuję, że jestem większy niż kiedykolwiek byłem. Moi przyjaciele, którzy mnie znają, wiedzą, że nigdy nie byłem mięczakiem. Byłem synem boksera, ale i tata nas twardo wychowywał, ale Duch Święty, kiedy się nawróciłem, zmienił we mnie parę rzeczy. I jedną z dziwnych rzeczy, które się dzieją, kiedy się człowiek nawraca, to się zmienia to, z czego się śmieje i to, z czego płacze, wiecie. Dawniej to, z czego się śmiałem, dzisiaj mi się płakać nad tym chce. Dawniej to, czego się bałem i nad czym płakałem, dzisiaj wygląda śmiesznie, niedoskonale. Nie boję się. Pan zmienił moje życie. Dawniej poszedłbym dalej, ale on mówi, że jest prawość, jest stan, w którym chce widzieć moje i twoje serce. I myślę, że macie dokładnie to samo, ten sam głos, którym Duch Święty dowodzi wam, że właściwie robicie. Dzwoni jak budzik, jest zawsze z nami, bo on będzie zawsze z nami i zawsze będzie mówił. I tak powinno być. Może ktoś was powie, no nie przypominam sobie. To ci przypomnę. Pamiętasz, jak ci wydali za dużo reszty w sklepie, jak się wróciłeś i oddałeś? Zaraz po wyjściu ze sklepu, co? Rozległ się w głowie, co? Budzik. Wyobrażasz sobie nie posłuchać tego głosu jako dziecko Boże? Ja bym nie wiedział, co z tymi pieniędzmi zrobić. Ostatnio mnie na taką próbę chyba wystawiali przed tym kazaniem, bo aż dwa razy mi za dużo reszty wydawali. A najlepsze było za drugim razem, bo jak się wróciłem do tej pani i mówię, żeby sobie sprawdziła moją resztę, to mnie najpierw okrzyczała, że ona nikogo nie oszukuje i na pewno mi wydała dość. Mówię, pani, nie, bo pani za dużo. Ja bym nie potrafił, wiecie, no trzymam. A to ciekawe było też za drugim razem, dlatego że ja z reguły jestem taki ufny, że moja żona raz mówi, ciekawe, ile razy ciebie oszukali, ty nawet nie wiesz. Bo mi wydają resztę, ja chowam do kieszeni po prostu i koniec. Ja tam nie... A tamtego dnia już miałem ją włożyć do kieszeni, nagle wyciągam, jeszcze raz patrzę, myślę sobie, coś nie gra. Powinienem mieć 40 zł, a mam chyba 60. Wróciłem, oczywiście najpierw reprymendę dostałem. Na przykład, jak kradniesz firmy z internetu, nic ci w sercu nie mówi, żeby przestać. Dokładnie. Na przykład, kiedy człowiek robi coś nie tak, nie chce tego. Mamy ten głos, który nam dowodzi i kiedy to przerywasz, nagle przychodzi radość. Zauważyliście to? Kiedy się zgadzasz z głosem, z prowadzeniem Ducha Świętego, przychodzi radość. Może inaczej jest łatwiej, taniej, normalniej dla tego świata. Ale on mówi, ja mam dla ciebie inną drogę i argumenty tego świata nie mają znaczenia. Wiecie, w tym świecie zawsze jakoś usprawiedliwią. W polityce nigdy nie usłyszycie, że ktoś ukradł. U nas w ogóle się nie kradnie przecież. Zdefraudował, nie tak użył. Świat się będzie ciągle usprawiedliwiał. Ci, co kradną na przykład, nie wiem, programy czy filmy z internetu, oni mówi mi jeden do mnie, wiesz, to jest po prostu za drogie, ja dlatego kradnę z internetu. Mówię, czekaj, jeśli cię dobrze rozumie i twoją filozofię, to dla mnie na przykład Mercedes jest za drogi, czyli jakbym go ukradł, to jest okej. No bo mnie nie stać, nienormalni są ci Niemcy tak drogo sprzedawać. Sprzedawaliby taniej, nie musielibyśmy kraść tych Mercedesów. Ja po prostu tylko pokazuję, świat zawsze znajdzie wytłumaczenie. I nikogo dzisiaj nie chcę osądzać. Chcę powiedzieć, w moim sercu, jako człowieka wierzącego, Duch Święty często się odzywa. I mówi mi, i chwali mnie też, nie tylko mnie gani, nie tylko mnie gromi, ale mi dowodzi. Wiecie, że ci, których Duch Święty prowadzi, są kim? Dziećmi Bożymi. To jest normalne, powinno być w naszym życiu, że nas prowadzi. Chcę to słyszeć i nie chcę tego utracić. Wręcz przeciwnie, chcę się dziś modlić, Panie, chcę być jeszcze bardziej czuły na Twój głos. Chcę go jeszcze bardziej słyszeć. Nie chcę należeć do chrześcijaństwa, które uważa, że Duch Święty jest legendą, jakimś bierzmowaniem. Wierzę, że Duch Święty to Pan Bóg. Wierzę, że to Bóg, że to ktoś żywy, że to ktoś, kto czuje, ktoś, kto się cieszy i się smuci i dlatego się w Nim raduje i w Nim mogę smucić.
Czyli ty tego pragniesz. Ci z nas, którzy się dumnie czasami nazywają naśladowcami Chrystusa, mam pytanie dla naśladowców Chrystusa. Kiedy ostatnio Duch Święty coś ci powiedział? Kiedy ostatnio Duch Święty cię poprowadził? W czym cię ostatnio prowadził? To są moje kaznodziejskie pytania. Odpowiedz samemu sobie, odpowiadajmy sobie, nie innym. Nie wierzę, że zwykła uczciwość i prawość staną się dla Boga mniej ważne niż podziwiane charyzmaty. Nie wiem, czy mnie usłyszeliście teraz. Nie wierzę, że zwykła uczciwość i prawość w codziennym życiu przestanie być dla Pana Boga ważna i obdaruje cię cudownymi charyzmatami Ducha Świętego, nie bacząc zupełnie na twoje posłuszeństwo Chrystusowi. Wierzycie w coś takiego? Bo ja nie. On chce nas prowadzić, chce uczyć swoje dzieci. Wiecie, Kościół czasem stawiał wobec ognia prześladowań i kłamstw. I tak samo ten w Dziejach Apostolskich. Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, 32 werset powiadają nam w ten sposób. A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg nam dał, którzy Mu są posłuszni. Dał tym, którzy są Mu posłuszni. Przepraszam, przekręciłem tekst. Przeczytam jeszcze raz, bo źle przeczytałem. A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy Mu są posłuszni. Podkreślam tutaj słowo posłuszni. Ono jest tu ważne. Gdy jestem posłuszny przekonaniu od Ducha Świętego, to w moim życiu chciałbym, abyście mnie dokładnie posłuchali. Ja wiem, że może troszkę długo już mówię. Już się zbieram do końca. Ja wiecie, jestem kaznodzieja typu Jumbojet. Ja długo do lądowania podchodzę, ale wyląduję. Chcę wam coś ważnego powiedzieć teraz, bardzo ważnego. Myślę, że dla jednych z was to będziecie mi mogli przytaknąć, a dla innych będzie to odkrycie. Gdy jestem posłuszny temu, o czym przekonuje mnie Duch Święty i spełniam to, widzę w moim życiu Jego dużo większą aktywność, a wy? I widzę, jak Pan podnosi. Słuchajcie, no, tylko wczoraj, wiecie, w jakim ja stanie dzwoniłem do waszego pastora, już byłem pewny, że będę odwoływał przyjazd tutaj. I zaczęliśmy się modlić. Z tego, co słyszałem wy tutaj, moi znajomi w różnych miejscach, a ja w łóżku. Ja wiedziałem, że chcę tu być. I widzę, że gdy jestem posłuszny, wyjechałem z domu, widzę aktywność, działanie Boże w moim życiu. Wiecie, tak często się człowiek mylił w życiu. Ja wiem, ile razy ja się myliłem. Ale wiem, że to, co czyni Bóg, jest prawdziwe i niezawodne. Mówię o czasie, kiedy bezmyślnie naciskałem przycisk z napisem Dżemka. Pomyślcie, ile błogosławieństw człowiek utracił już. Ile ciekawych rzeczy mogło się stać, ale nie, my woleliśmy spać. Czy nie rozlega się w twoim życiu alarm? Jesteś tu i chcę, żebyś wiedział. Bóg cię kocha i ma lepsze wyjście dla ciebie. Nie musisz tak żyć, jak żyjesz. Wszystkie rozbite rodziny. Znacie jakąś rozbitą rodzinę? Czy tu nie ma w Jastrzębiu? Pijaków tu macie, czy tylko u nas w Chełmie są? Skandale, bór, rozczarowania. Albo powiem to jeszcze inaczej, żeby wszystkie skandale, rozbite rodziny i skandale w kościele też są wynikiem tego, że ludzie naciskają Dżemka za często. I ostatnie, co chcę powiedzieć o przekonaniu, to jest samo słowo przekonanie, bo ono dokładnie też i to w Grece znaczy. Próbowaliście kiedyś kogoś do czegoś przekonać? Człowiek musi mieć przekonanie. To greckie słowo ma wiele znaczeń, ale właśnie jednym z nich jest przekonanie. Duch Święty nie tylko, wiecie, chce nas ganić, jak już powiedziałem, bo Duch Święty nie jest kimś, kto przyszedł tu, żeby tylko, wiecie, z kijem chodzić za nami i nas ganić. Ale też powoli chce nas przekonywać, zmieniając całe nasze życie. W 202 roku, 202 rok po Chrystusie, u władzy był imperator Septimus Severius. I wydał on edykt, który nakazywał czcić go i czcić innych bogów,
ale chrześcijaństwo znalazło się pod największym ogniem, bo to był edykt przeciwko wierzącym. I ci z was, którzy kochają historię Kościoła, na pewno nie jest wam obce takie imię osoby, która się nazywała Perpetua. Kobieta, córka wysoko postawionego rzymskiego urzędnika. Z powodu pozycji jej ojca, kiedy inni chrześcijanie ginęli już na arenach w straszliwych męczarniach, ona dostaje 2 tygodnie czasu. Z jednej strony, aby słyszeć krzyki i jęki ginących, a z drugiej, aby zmienić swoje zdanie. W swoim bogatym domu zostaje poddana próbie przekonania jej przez rodzinę. I podchodzi do niej ojciec wiele razy i mówi do niej: Perpetua, po prostu weź powiedz imperatorowi, że nie obchodzi cię ten Jezus i ten cały Bóg. W sercu sobie wiesz, co chcesz, ale niech dostaną to, czego chcą, bo inaczej mi ciebie zabiorą. Ona wskazywała ojcu dzbany winem, z winem stojące w podłużach i dzbany z wodą. Dawniej w dzbanach wszystko trzymano w wielkich glinianych naczyniach. I mówi: widzisz ten dzban z wodą? Możesz go nazwać jak chcesz, ale to ciągle będzie dzban z wodą. Można mu nadać wiele imion, ale za każdym razem, jak na niego popatrzysz, będziesz wiedział, że to jest dzban z wodą. Za każdym razem niech mnie ludzie nazwą jak chcą. Zdrajczyni, heretyczka, ale za każdym razem, jak na mnie popatrzą, chcę, żeby widzieli Jezusa. Została skazana na rozszarpanie przez byka. Na oczach tysięcy ludzi została rozebrana i przywiązana do rogów byka, którego wypuszczono, który ją rozszarpał, połamał jej kości. Została dobita przez przebicie włócznią. Tertulian, wstrząśnięty tamtymi prześladowaniami, napisze słowa: krew męczenników stała się nasieniem Kościoła. Skąd ci ludzie mieli takie przekonanie? Gdy dzisiaj niektórym jest trudno z papierosa zrezygnować. Rurki z suszonymi listkami w środku. Skąd? Co znaczy, że człowiek jest do czegoś przekonany? Co Duch Święty robi, aby przekonywać? Zobaczmy Jana 16, rozdział 12-15. Mamy wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz już znieść nie możecie. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz już znieść nie możecie. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma ojciec moje, jest, dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi. Gdy Jezus mówi o Duchu Świętym, to czytamy, że co? Wprowadzi was, oznajmi wam o to, w jaki sposób będzie przekonywał. Dzisiaj chciałbym, byśmy kończyli ten wieczór taką modlitwą. Panie, pragnę mieć słyszalny Twój głos w Twoim życiu. Panie, gdy się dzisiaj obudzę w nocy, to pierwszy raz nie chcę się bać, jak zapłacę te rachunki. Macie coś takiego, że tylko ja jestem taki nienormalny, że się czasem martwię. Panie, pierwszy raz nie chcę się martwić, co z moim synem i córką w szkole. Chcę Ci wyszeptać: kocham Cię, mów do mnie, Duchu Święty. Pomóż mi się zachować godnie. Pomóż mi w prawy sposób żyć. I tutaj bywa czasami problem, wiecie, bo ludzie naciskają właśnie drzemkę, kiedy on przychodzi. Śpiewają z Boże: przyjdź Duchu Święty, a gdy przychodzi, drzemka. Hebrajczyków 3:15, pamiętacie ten werset? Gdy się powiada: dziś, gdy głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu. Tu chodzi o Izraelitów, gdy szli po pustyni. Nagle stwierdzili, że są mądrzejsi od Pana Boga i sobie lepiej sami poradzą. Myślę, że oto dlaczego, kiedy ktoś odchodzi z Kościoła, porzuca Słowo Boże, czyni to bez łez, smutku, z podniesioną głową, bo zatwardził swoje serce. I dopiero życie czasami człowieka uderzy i zrozumie, jaki słaby jest. Kończąc, powiem w ten sposób. Dzisiaj być może Duch Święty do ciebie mówił i chce ci powiedzieć: mam lepszą drogę. Wykorzystaj to piątkowe nauczanie na swój intymny czas z Bogiem. Spróbuj, zrób sobie doświadczenie. Gdy w nocy się przebudzisz, zacznij mówić do Niego. Powiem wam, rewelacyjne doświadczenie. Coś pięknego. Kto z was nie próbował, nie patrz się za oknami na burzę.
Nie patrz się na przygniatające prawdy o trudnościach życia, które wtedy jeszcze bardziej trąbią, jakby ci ktoś klaksonem pod łóżkiem trąbił. Ale pomyśl sobie o Jego pokoju, o Jego obietnicach. Pomyśl sobie, że najczęściej, kiedy się bałeś, to i tak się nie stawało. Najczęściej, kiedy Jemu ufałeś, to przychodził i nigdy się nie spóźnił. Powstańmy i uwielbimy Go teraz w naszej modlitwie. Panie, wywyższamy Twoje imię i dziękujemy Tobie za Twoją obecność. Panie, dziękuję Ci, że to zgromadzenie dzisiaj, że Twoje dzieci doświadczają Twojej obecności, Twojego przechadzania się pośród nas. Panie, gdy Ty dotykasz, gdy zmieniasz i przemieniasz nasze myślenie, nasze życie, Panie, chcę Ci wyznać, że pragnę, aby moje życie było podobne do Twego. Nie chcę, aby w nim było jakiekolwiek kłamstwo, przekręty, złodziejstwo, Panie, jakiekolwiek krętactwo, ale dziękuję Ci, że Ty świecisz mocno Twoim światłem i oświetlasz, Panie, drogę i pokazujesz i prowadzisz i wywyższy imię Jezusa w naszym życiu, Panie. Dzisiaj, gdy pójdziemy do domu, proszę Cię o tych, którzy pójdą dziś do domu ciągle smutni, załamani, przemów dziś do nich, Panie. Pokaż, że Ty masz lepszą drogę, że nie muszą dalej chodzić tamtą starą drogą. Wywyższam dziś Twoje imię. Panie, błogosław to zgromadzenie na noc, która nadchodzi. Daj się nam jutro zebrać wokół skały, którą jest Jezus. Daj nam pić z tej skały i doświadczać Twojej obecności. Wywyższam Twoje imię. Błogosławię na tę noc lud Boży i dziękuję Ci za to, że w Chrystusie jest nasze zwycięstwo. Chwała Tobie, nasz Zbawco, wywyższamy Ciebie. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, chwała Jezusowi. O, wywyższam Twoje imię, Panie. Dzięki Ci, że Ty sobie upodobałeś nas, małych ludzi, Panie. Nic nieznaczących prawie, Panie, Ty uczyniłeś dziećmi Bożymi. Dałeś nam dziedzictwo Twojego Królestwa. Chwała Tobie, Panie, wywyższamy Ciebie. Dziękuję Tobie za to, co nam przygotowałeś. Chwała Jezusowi. Amen.